Wydaje mi się, że większość osób podchodzi dość specyficznie do współpracy z nami w Nuskinie, ze względu na to, że jest to forma pracy, która ma w sobie wiele mitów albo takich, można to nazwać, niedokończonych informacji albo nie do końca poprawnej informacji. I ja rzeczywiście byłam również jedną z tych osób, które tak nie do końca wiedziały, o co chodzi, natomiast wiedziałam, że warto jest się tym zainteresować. Ja troszeczkę świadomie, nieświadomie trafiłam do Nuskina, bo trafiłam rzeczywiście od strony klienta, z pozycji klienta. Zakupiłam u Sary, u naszej influencerki, samoopalacz, gdzie od 8 lat już tylko i wyłącznie opalałam się samoopalaczami i myślałam, że już mnie nic naprawdę nie zaskoczy. Trudno jest spełnić moje oczekiwania i wymagania, tym bardziej względem kosmetyków, gdzie jestem wizażystką i dla mnie kosmetyki muszą być albo top, albo ich nie ma w ogóle. No i rzeczywiście w momencie, gdy pierwszy raz zaaplikowałam ten samoopalacz, widziałam, jak on łatwo się rozprowadza na skórze. Wiedziałam, że to będzie strzał w dziesiątkę również dla moich klientek. Już wtedy w moim studio wizażowym sprzedawałam takie, można powiedzieć, moje perełki kosmetyczne i chciałam, żeby właśnie ten samoopalacz był jedną z tych moich perełek. I w ten sposób dowiedziałam się, że jest firma Nuskin i w jaki sposób po prostu mogłam do niej dołączyć i w taki sposób się zdecydowałam i w tym momencie już się zdecydowałam bez zastanowienia. Już wiedziałam, że to jest moje miejsce na ziemi.